Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Obłogosławiona nowina, Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Oto święta Bożego Narodzenia, oto radosna nowina dla tych wszystkich, którzy oczekiwali Mesjasza. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I to Słowo zamieszkało między nami, stało się ciałem, rozbiło swój namiot. Czy Ty i ja dzisiaj chcemy przyjąć to Słowo Boga do naszego serca, do naszego życia, bardzo realnie, bardzo konkretnie, poprzez metanoję, poprzez nawrócenie swojego życia, poprzez zmianę sposobu myślenia? Czy pragnę dzisiaj być zwiastunem radosnej nowiny, jak usłyszymy w księdze proroka Izajasza? O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny. Oto Bóg nasz zaczął królować. Przyjmij dzisiaj Jezusa do swojego serca. Przyjmij kolejny raz Go do swojego życia. Ogłoś, że On jest Panem. Wyśpiewuj wraz z aniołami Gloria in excelsis Deo. Chwała na wysokości Bogu. Pójdź razem z pasterzami, by wraz z nimi uznać, że Jezus się narodził. Jeżeli dzisiaj szukasz kontaktu z Bogiem, jeżeli szukasz, gdzie On się objawia, jak mieć z Nim relacje, jak dialogować z Nim, oto odpowiedź dzisiaj. To nasz Pan Jezus Chrystus, który objawił chwałę, który jest odbiciem istoty naszego Boga. Znajdź chwilę czasu, aby z Nim porozmawiać, aby adorować wraz z niebem i ziemią Jego narodziny, Jego samego, Jego przyjście, tak jak adorowała Maryja i święty Józef.